Cześć, witajcie w nowym filmie. Rów Mariański jest najgłębszą częścią oceanu i ma głębokość 10 994 metrów, czyli jest głębszy niż wysokość Mount Everestu. Znajduje się w zachodniej części Oceanu Spokojnego i jest jednym z najmniej zbadanych miejsc na Ziemi. Jednak może cię zaskoczyć, że wiele stworzeń żyje w tych ciemnych i mroźnych wodach. Dziś pokażemy Wam 20 najbardziej przerażających stworzeń, które można znaleźć w Rowie Mariańskim. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. Jesteśmy na głębokości, gdzie słońce już nie dociera, a ciemność jest czarna jak smoła. Jedną z czających się tu ryb jest przerażająca rat-tailed fish. Dzięki przewadze w wyglądzie potrafi wykryć bioluminescencję, co daje jej zdolność widzenia w tych ciemnych głębinach. Ale jej zdolność do polowania na tym się nie kończy. Ryba polega również na zapachu i smaku. Potrafi wykryć zapach gnijącej przynęty, a nawet ruchy robaków w błocie pod nią. Jednak tym, co czyni tę rybę jeszcze straszniejszą, jest jej doskonała zdolność do przetrwania. Ryba ta może przetrwać w wodzie o zawartości soli poniżej 1%, co oznacza, że jest w stanie przetrwać w rzekach, a nawet jeziorach. A jeśli myślisz, że jesteś bezpieczny na lądzie, pomyśl jeszcze raz. Ta ryba może przetrwać do 3 dni poza wodą i może poruszać się po lądzie za pomocą płetw. Numer 19. Ryby głębinowe są często dziwne i przerażające w wyglądzie, ale ryba berelaj góruje. Jej przeźroczysta głowa czyni ją wyjątkową i prawie nierealną do zobaczenia. Ale to, co czyni tę rybę jeszcze straszniejszą, to jej prawdziwe oczy. Tak, dobrze słyszeliście. Dwa okręgi w kształcie oczu nad jej ustami to tak naprawdę nozdrza, podczas gdy jej oczy znajdują się wewnątrz głowy, dając jej 360-stopniowy widok na otaczające ją morskie głębiny. Jakby tego było mało, ryba berleje ma jeszcze jedną niezwykłą cechę. Nie posiada żołądka. Zamiast tego ma długi przewód pokarmowy, który rozciąga się do jej ogona. Oznacza to, że ryba musi złapać swoją ofiarę i połknąć ją bezpośrednio, zanim będzie mogła uciec. Numer 18. Możesz zacząć myśleć, że twój strach przed rekinami jest być może bezpodstawny. Hipopotamy i komary każdego roku odbierają więcej żyć. Ale gdybyście mieli zanurkować w Rowie Mariańskim i natknąć się na rekina chochlika, byłoby to dość przerażające. Ten gatunek rekina żyje na głębokości co najmniej 1300 metrów i jest rzadko widywany przez ludzi. Rekin może dorastać do długości 22 cm i ma duże oczy, które świecą w ciemności. Ale to nie jest najstraszniejsza rzecz w tym rekinie. Jego szczęka jest tak elastyczna, że może jeść siebie i skręcać się wokół swojej ofiary podczas jedzenia. Jest to coś, co mogłoby pochodzić prosto z horroru, ale to nie wszystko. Zęby rekina wyginają się do wewnątrz, co oznacza, że ofiara nie może uciec z jego śmiercionośnych szczęk. A na domiar złego, rekiny te są kanibalami. Naukowcy odkryli, że ten mały gatunek rekina zjada swój własny rodzaj, co czyni go jeszcze bardziej przerażającym. W skrócie, rekin chochlik nie jest czymś, z czym należy zadzierać. I wszyscy mamy nadzieję, że nigdy nie spotkamy go w prawdziwym życiu podczas pływania. Numer 17. Zanurzmy się bardziej w ciemne głębie Rowu Mariańskiego, gdzie napotkamy przerażającą Deep Sea Hatchet Fish. Chociaż jej długość 12 cm może wydawać się nieznaczna, ta ryba jest w stanie błyskawicznie pożreć swoją ofiarę za pomocą przerażająco ostrych zębów. Ryba ta ma również rurkowate oczy skierowane do góry, co pozwala jej dostrzec ofiarę nawet w ciemności. Jest to prawdziwy drapieżnik, który czeka, aż jego ofiara zbliży się do niego, zanim szybko uderzy. Posiada również unikalną zdolność do oświetlania swojego ciała, co pozwala jej na kamuflaż w ciemności i pozostać niezauważoną przez swoją ofiarę. To bioluminescencyjne światło jest wytwarzane przez luminescencyjne narządy wzdłuż brzucha, emitujące niebiesko-zielony blask. Dodatkowo ryba ta potrafi regulować temperaturę swojego ciała, co pozwala jej polować na większych głębokościach, gdzie inne ryby nie są w stanie przetrwać. Nie należy więc jej lekceważyć. Może i jest mała, ale to przerażający i skuteczny drapieżnik, doskonale przystosowany do życia w morskich głębinach. Numer 16.
Być może widzieliście już wcześniej meduzę, ale czy wiesz, że w Rowie Mariańskim żyje meduza, która wygląda dość przerażająco? Jest to meduza bentokodon, stworzenie, które nie ma sobie równych nawet w najciemniejszych głębinach oceanu. Nie ma ona przeźroczystego ciała jak inne meduzy, ale jest pokryta czerwonawą skórą i ma około 1500 macek. Macki te służą nie tylko do polowania, ale także do powstrzymywania drapieżników przed atakiem. Przeraża myśl, że to stworzenie żyje w ciemnych, zimnych wodach Rowu Mariańskiego od milionów lat. Meduza jest tak obca, że zastanowiła nawet badających ją naukowców. Bentokodon jest uważany za prawdziwą rzadkość, ponieważ występuje tylko na większych głębokościach, od 500 do 3000 metrów. Wyobraź sobie, że nurkujesz w głębokim oceanie i nagle zostajesz zaatakowany przez to monstrualne stworzenie. Nie tylko jej wygląd czyni je tak przerażającym, ale także fakt, że doskonale przystosowała się do życia w najciemniejszych głębinach oceanu. Numer 15. Robaki zombie, czyli Ocedax, nie zasłużyły na swoją nazwę bez powodu. Te przerażające stworzenia dosłownie zagrzebują się w kościach i żywią się szpikiem, który tam znajdują. A jakby tego było mało, można je znaleźć w najgłębszych częściach oceanu, gdzie jest ciemno i lodowato i gdzie nie ma prawie żadnego pożywienia. Tutaj robaki zombie przekształciły się w prawdziwych ocalałych, utrzymując się przy życiu dzięki zjadaniu otoczenia. Jednak znalazły również unikalny sposób na rozmnażanie. Robaki te nie mają narządów płciowych, ale są zapładniane przez samce, które rosną wewnątrz ich ciał. Te męskie robaki nie mają żadnej innej funkcji i służą jedynie jako dawcy dla żeńskiego odpowiednika. To nie tylko czyni robaka zombie przerażającym, ale także intrygująco wyjątkowym. Pomysł, że takie przerażające stworzenia żyją w ciemnych, zimnych głębinach oceanu sprawia, że ten robak zombie jest jednym z najbardziej przerażających stworzeń w Rowie Mariańskim. Numer 14. Wyobraź sobie, że jesteś w łodzi podwodnej w miejscu, gdzie nie ma światła ani dźwięku, ale słyszysz dziwny, jękliwy zew. Kiedy naukowcy po raz pierwszy usłyszeli ten dźwięk z wód wokół Rowu Mariańskiego w 2014 roku, byli zdziwieni. Nikt nie wie, co lub kto wydał ten dźwięk. Posłuchajcie go przez chwilę. Czy może to być jakiś wodny gatunek, który uważano za wymarły? Najpopularniejsza teoria mówi, że jest to nienagrany zew wieloryba. Jednak nie wszyscy naukowcy zgadzają się w tej kwestii. Niektórzy uważają, że dźwięk pochodzi od nieznanej kałamarnicy olbrzymiej lub innego potwora morskiego. Wyobraźcie sobie, że w głębinach morskich żyje potwór wydający tak tajemniczy dźwięk. Ponad 5 lat później nadal nie ma jasności co do pochodzenia tajemniczego dźwięku. W rzeczywistości od tego czasu zarejestrowano jeszcze więcej dźwięków, które są równie tajemnicze jak pierwsze. Naukowcy wysunęli różne teorie, od nieznanych stworzeń morskich po odległe podwodne trzęsienia ziemi. Niektórzy spekulują nawet, że dźwięk pochodzi od istot pozaziemskich, ukrytych głęboko w oceanie. Co o tym sądzicie? Dajcie mi znać w komentarzach. Numer 13. Płaszczak to przerażające stworzenie, które, jak się uważa, rezyduje głęboko w Rowie Mariańskim. Nazwa tego gatunku rekina pochodzi od wielu falban, które biegną wzdłuż jego ciała. Wygląda to prawie tak, jakby był pokryty grzebieniami, ale nie daj się zwieść jego ekscentrycznemu wyglądowi. Jest to potężny drapieżnik, który atakuje swoją ofiarę i połyka ją w całości. A to nie wszystko. Ten gatunek rekina jest również w stanie wysunąć swoje szczęki i powiększyć paszczę, aby móc pożreć jeszcze większą ofiarę. Ale to, co naprawdę czyni rekina przerażającym, to jego sposób pływania. Porusza się w wodzie jak węgorz, dzięki czemu może poruszać się niespodziewanie szybko i zwinnie. To sprawia, że jest groźnym przeciwnikiem dla swoich ofiar, ale także dla potencjalnych wrogów. Co więcej, ten gatunek rekina jest rzadko spotykany i wciąż niewiele wiemy o jego zachowaniu i zwyczajach. Oprócz ich przerażającego wyglądu i unikalnego sposobu pływania, naukowcy odkryli jeszcze jeden ciekawy fakt dotyczący tych rekinów. Mają one niezwykłą zdolność do ukrywania się. Mają małe płaty skóry, które wyglądają jak wodorosty, dzięki czemu wtapiają się w otoczenie i są niewidoczne dla ofiar i drapieżników. Numer 12.
Ghostfish to prawdziwa ryba, która jest uważana za najgłębiej żyjącą rybę w historii. Zaskoczyła ona niektórych naukowców, gdy pojawiła się w kamerze na niemożliwej głębokości 8143 metrów pod powierzchnią oceanu. Ghostfish jest również znany jako Mariana Snailfish i jest prawdziwym mistrzem adaptacji. Zamieszkuje najciemniejsze i najgłębsze części oceanu, gdzie niewiele zwierząt może przetrwać. Jej przerażający wygląd z prawie półprzeźroczystą skórą i czarnymi oczami wygląda jak prosto z horroru. Jej środowisko jest tak ciemne, że wydaje się błądzić w niekończącej się ciemności. Można zauważyć, że im głębiej schodzimy, tym ryby stają się straszniejsze. To, co sprawia, że ryba ta jest jeszcze bardziej przerażająca, to fakt, że żyje na głębokości, gdzie ciśnienie jest 1000 razy większe niż na poziomie morza i gdzie woda jest lodowata. A jednak udało jej się przystosować do tych ekstremalnych warunków i jest jedną z niewielu ryb, które mogą przetrwać na takiej głębokości. Fascynujące jest to, że ryba ta nie imploduje pod ogromnym ciśnieniem wody. Odkrycie Ghostfisha dało naukowcom wiele informacji o tym, jak stworzenia głębinowe mogą przetrwać na tych głębokościach. Numer 11. Liopleurodon był prawdziwym stworzeniem morskim, które żyło około 160 milionów lat temu w okresie jurajskim. Był to gad morski i członek plezjozaurów, które według naukowców są obecnie wymarłe. Naukowcy znaleźli jednak skamieniałości, które wskazują, że żyły one w rowie mariańskim. Liopleurodon był jednym z największych plezjozaurów, jakie kiedykolwiek żyły. Mierzył około 8 metrów długości i ważył około 2 tony. Niektóre źródła twierdzą jednak, że mógł osiągnąć nawet 25 metrów długości. Miał duże szczęki z ostrymi zębami o długości około 7 cm i mógł polować na swoje ofiary z ogromną prędkością przez wodę. Ich kończyny poruszały się jak wiosła, a ich czaszki pokazują, że używały swoich nosów do śledzenia zdobyczy. A ponieważ ich oczy były skierowane ku górze, atakowały ofiary od dołu. Choć według naukowców Liopleurodon nie istnieje już w naszych czasach, niektórzy uważają, że może on nadal pływać w okolicach rowu mariańskiego w miejscach, których jeszcze nie zbadaliśmy. Czy wierzycie w to? Czy Liopleurodon rzeczywiście by wyginął? Numer 10. Nie daj się zwieść niewinnej nazwie tego stworzenia. Ośmiornica teleskopowa jest jednym z najbardziej przerażających stworzeń żyjących w rowie mariańskim. Swoim nieuchwytnym i tajemniczym charakterem sprawia niemal wrażenie, że pochodzi z innego świata. Jest mistrzem kamuflażu i potrafi zmieniać kolor, aby wtopić się w otoczenie. Może również ukryć się w małych pęknięciach i szczelinach, aby uciec przed drapieżnikami. Ale to, co jest najbardziej przerażające w tej ośmiornicy, to jej zdolność do pływania. Podczas gdy inne ośmiornice pełzają pod dnie oceanu, ośmiornica teleskopowa dryfuje w nurcie, jakby była upiornym stworzeniem pływającym po morzu. Ze swoimi długimi, cienkimi mackami i niesamowitym wyglądem, ośmiornica teleskopowa niemal przypomina obce stworzenie z horroru. Numer 9. Megalodikopia hyans, znane również jako predatory tunikate, to przerażające zwierzęta płaszczowe, które żyją w najgłębszych częściach rowu mariańskiego. Mają przerażający wygląd ze swoimi dużymi ustami i dziwnymi mackami. Można je również opisać jako morskie muchołapki, ponieważ żywią się wszystkim, co się na nie natknie. Te potwory mogą dorastać do 30 cm długości i mają dużą ilość ostrych zębów, które mają za zadanie przytrzymać i zmiażdżyć swoją ofiarę. Polują na ryby, mięczaki, a nawet inne drapieżne ślimaki, które potrafią szybko i bezlitośnie obezwładnić. Ale najbardziej przerażające w tych drapieżnikach jest to, że ukrywają się w najciemniejszych zakątkach oceanu, gdzie nie ma światła ani życia. Przystosowały się do ekstremalnych warunków panujących w głębinach morskich i stały się mistrzami w przetrwaniu w świecie, który jest nie do zamieszkania dla większości innych stworzeń. Czy nie cieszysz się, że są w rowach mariańskich, zamiast na przykład w stawie za twoim domem? Numer 8. Melanocetus, lepiej znana jako Black Sea Devil Fish, to przerażające i straszne stworzenie, które należy do głębi piekła. Ryba ta żyje w najgłębszej części oceanu, gdzie nie przenika światło słoneczne, a ciśnienie jest nie do zniesienia dla większości innych stworzeń morskich. Ma podobny do anteny kręgosłup, z przymocowaną do niego mięsną przynętą, której używa, aby zwabić swoją ofiarę bliżej. Ale nie tylko ryba ta wygląda strasznie.
Jej metoda reprodukcji jest również wyjątkowo przerażająca. Samce wgryzają się w brzuch samicy, przyczepiają się i osłabiają jeden organ naraz, aż do momentu połączenia się w jeden organizm. Jednak ryba jest również mistrzem kamuflażu. Potrafi dostosować swoje ciało do otoczenia, dzięki czemu jest niemal niewidoczna dla swojej ofiary. Potrafi również ogromnie otworzyć swój pysk, co pozwala jej połykać nawet największe ofiary. Numer 7. Poznajcie drewnożernego obunoga. Te krewetkopodobne stworzenia żyją na zawrotnych głębokościach w Rowie Mariańskim i żywią się drewnem. Może brzmi to jak szalony pomysł, ale te skorupiaki przystosowały się do swojego ciemnego i rozległego środowiska i stały się ekspertami w odnajdywaniu zatopionych wraków statków i innych drewnianych przedmiotów. Te pełzające i przeźroczyste krewetki mogą dorastać tylko do 5 cm wielkości. I chociaż ich dieta może wydawać się dziwna, jest to fascynujący przykład tego, jak życie oceaniczne dostosowało się do nieoczekiwanych okoliczności. Reżyser James Cameron, znany z takich filmów jak Avatar i Terminator, jest zapalonym nurkiem i poszukiwaczem przygód, który nie boi się wyzwań. Podczas jednego ze swoich nurkowań zobaczył i sfilmował te obunogi, dając światu wgląd w te przerażające stworzenia, czające się na dużych głębokościach w naszych wodach. Numer 6. Połykacz to przerażające stworzenie głębinowe, które żyje na dużych głębokościach i wydaje się, że pochodzi prosto z koszmaru. Jego usta są tak duże, że może połknąć swoją ofiarę znacznie większą od siebie. Drapieżniki te mają unikalny sposób rozciągania szczęk, aby złapać i zjeść swoją ofiarę. Wszystko to sprawia, że są one jednymi z najbardziej przerażających stworzeń z głębin morskich. Te creepy stworzenia zazwyczaj pozostają blisko ziemi, kiedy nie polują i cierpliwie czekają na coś do jedzenia. Ich duże usta mogą być również wykorzystywane do odstraszania intruzów. Chociaż nie są one bezpośrednio niebezpieczne dla ludzi, to pomysł zetknięcia się z tak gigantyczną paszczą, która może rozciągnąć się i połknąć prawie wszystko, jest wystarczająco przerażające. Zobaczenie tych dziwacznych stworzeń na dnie oceanu z pewnością może przyprawić o dreszcze. Jednym z najciekawszych faktów o połykaczu jest to, że samce tego gatunku rozwijają się w pasożyty. Kiedy znajdą samicę, wgryzają się w jej ciało i zostają w pełni wchłonięte, pozostawiając za sobą tylko parę jąder, aby rozmnażać się z samicą. To dziwaczne i przerażające zachowanie reprodukcyjne czyni tę rybę jeszcze dziwniejszą i bardziej przerażającą niż była. Zgadzasz się? Numer 5. Wampirzyca piekielna jest bez wątpienia jednym z najbardziej przerażających stworzeń w głębokich wodach Rowu Mariańskiego. Ze swoim ciemnym kolorem i czerwonymi oczami wygląda, jakby wyszła prosto z horroru. Jednak ta kałamarnica nie ma upodobania do picia krwi. To właśnie jej wygląd dał jej nazwę. Została odkryta podczas ekspedycji na głębokość od 250 do 6000 metrów. Wampirzyca piekielna jest nie tylko przerażająca w wyglądzie, ale ma też kilka unikalnych cech, które czynią ją jednym z najbardziej przerażających drapieżników w głębinach morskich. Na przykład ma macki, które są wyposażone w przyssawki, które są pełne małych zębów. Te macki służą do łapania i zabijania ofiar, uniemożliwiając im ucieczkę z uchwytu tej wampirnicy. Ale wampirzyca piekielna ma również inną niezwykłą cechę. Posiada niesamowitą zdolność do zmiany koloru i zwodzenia swoich ofiar. Dostosowując się do otoczenia, może uczynić się prawie niewidoczną, czekając na atak w odpowiednim momencie. Nic dziwnego, że naukowcy są tak zafascynowani tym stworzeniem, ale jednocześnie zrozumiałe jest, że ludzie, którzy widzą tę kałamarnicę po raz pierwszy, drżą ze strachu. Numer 4. Wężowidła to szkarłupnie blisko spokrewnione z rozgwiazdami. Żyją w głębi Rowu Mariańskiego i mają cienkie, kruche kończyny, które mogą łatwo się oderwać. Pomimo swojej kruchości, mają zdolność rzucania kończyn i regenerowania ich, co pozwala im bronić się przed drapieżnikami. Inne gatunki są nawet toksyczne i mogą zatruć swoich napastników. To morskie stworzenie jest fascynującym przykładem życia w głębinach morskich, gdzie panują ekstremalne warunki. Żyją na głębokościach, na których niewiele innych stworzeń może przetrwać, w zimnym, ciemnym i pozbawionym pożywienia środowisku. A jednak mają dobrze prosperującą populację i są ważnymi mieszkańcami tego nieznanego świata głębinowego. Chociaż morskie stworzenie może nie wyglądać tak strasznie na pierwszy rzut oka, pomysł, że może zrzucić kończyny, zatruć i zregenerować się, jest dość przerażający.
to przypomnienie o nieprzewidywalności i tajemnicy głębokiego morza oraz fascynujących, ale czasami przerażających stworzeń, które w nim żyją. Numer 3. Wężorowate są jedną z najbardziej popularnych i przerażających ryb głębinowych w Rowie Mariańskim. Dzięki bioluminescencji i narządowi przypominającemu wędkę, wabi swoje ofiary w ciemności morskich głębin. Świetlny pręd wrastający z jej czoła czyni ją niemal niewidoczną dla ofiary, dopóki nie jest za późno. Może również wysunąć szczękę i połknąć ofiarę w całości, a jej kły zapewniają, że nie ma ucieczki. Ale to nie tylko sposób polowania czyni ją tak przerażającą. Jej wygląd jest jak gdyby wyjęty prosto z koszmaru, z dużymi, pustymi oczami i złowrogim spojrzeniem. Oprócz przerażającego wyglądu i sposobu polowania, ma jeszcze jedną niepokojącą cechę. Potrafi nadmuchać swoje płetwy i zakotwiczyć się w dnie oceanu, aby chronić się przed atakami. To sprawia, że jest prawie niemożliwa do poruszenia i może być niebezpieczna, jeśli kiedykolwiek znajdziesz się zbyt blisko jako nurek. Numer 2. Ośmiornica Dumbo może wyglądać słodko dla niektórych ludzi, ale jest to duch oceanu, cicho dryfujący przez wodę. Żyje na ekstremalnych głębokościach od 3000 do 4000 metrów, co jest głębsze niż najwyższe szczyty górskie na Ziemi. Jej przeźroczyste, dzwonkowate ciało wygląda obco i ma parę płetw, przypominających uszy słonia, których używa do poruszania się. Jest to jeden z powodów, dla których ośmiornica Dumbo została nazwana po słynnej postaci Disneya – Słoniu Dumbo. Dzięki galaretowatemu ciału może wytrzymać wysokie ciśnienie w swoim głębinowym środowisku. Są one rzadko widziane przez ludzi i zazwyczaj badane poprzez okazy złowione przez głębinowe statki badawcze. Chociaż nie stanowi zagrożenia dla ludzi, pomysł spotkania z tym obcym stworzeniem może być dość przerażający. Nie sądzicie? Numer 1. Anoplogaster jest prawdziwym wybrykiem natury i należy do ryb płaszczkowatych. Wszystko w tej rybie jest przerażające, ale wyróżniają się jej ostre zęby. Mówi się, że poluje na swoje ofiary z przerażającym warczeniem i żyje na ekstremalnych głębokościach, gdzie niewiele innych stworzeń może przetrwać. Chociaż jest dość małą, około 15 cm długości, jest to dość zacięte stworzenie morskie. Jest mięsożercą i poluje na inne stworzenia głębinowe, takie jak kalmary i skorupiaki. Jej oczy są duże, ma doskonały zmysł węchu i ma zdolność do wykrywania pól elektrycznych. Co czyni ją jeszcze bardziej interesującą, to fakt, że dzięki powolnemu metabolizmowi może przetrwać nawet 5 tygodni bez jedzenia. Nie wiadomo dokładnie, dlaczego anoplogaster jest tak nazwana, ale prawdopodobnie z powodu jej dużych, ostrych jak brzytwa zębów, które wystają z jej szczęki. Zęby te są największe w proporcji do ciała spośród wszystkich ryb w oceanie. Które stworzenie głębinowe uważasz za najbardziej przerażające? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.